Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku... Kurde, coś mi wpadło do oka. To chyba ja. Jak ty byś mi wpadł do oka, to bym go nie miał. O Jezu, drugi przyszedł. Co? Wielkolud. O, zacich! Obraziłeś się czy nie? No co ty, chory jesteś? Dobra, zaczynaj odcinek. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku będziemy wszyscy, ale to wszyscy, wszyscy podrywać Violę. Ja też? Tak, ty też. Ona nienawidzi go, nie? Nie. No nie lubi mnie. To jest nie do opisania. Że jeżeli on ją palcem dotknie, to on ma połowę... On ci nienawidzą tak jak te psy. Te psy są braćmi, wiedziałeś? Nie. To jest brat tego, a ten jest bratem tego. No to jest logiczne, nie? Ale jak się połowy, widzisz? To z automatu jest pełna nienawiść. To samo jest w stosunku do pusa i wiolki. Czyli jeżeli ty jej powiesz, że ją kochasz... To mnie zabije. No. Ja mam powód. Istnieje taka szansa. No już pokaż to, co ci zrobiła ostatnio. Nie wiem. Jest to, ja mam pomysł, on musi podejść... Jak nie Viola? No przyznaj się, stary. To była Viola. Z butą. To była Viola. Co? Nie, nic. Ja mam pomysł, co on ma zrobić. Musi podejść i zapytać Violi, czy urodziło dwóch synów. A czemu synu, panie córki? No nie wiem, tak sobie wymyśliłem. Ale to będzie dobry tekst. Albo niech się zapyta, czy mu urodzi dwójkę dzieci. Ja i tak jestem już pobity. Ci mi więcej. Ale to już miał równomiernie z drugiej strony. Ale to chyba musieli widzowie by mi tu wynagrodzić w jakiś sposób. Dobra, w każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, bo dużo ryzykujemy podrywając Violę złych wspomnień, złych emocji. Ja chciałem się do czegoś przyznać, wiesz? No. Bo jeśli widać tutaj nawet mą bułkę. No jest, no. To ciężko mi to powiedzieć, ale mam nadzieję, że Viola tego nie zobaczy. Zrobiła mi to Viola, tylko że... No to chyba wszyscy o tym wiemy, że zrobiła ci to Viola. Mogę zadzwonić na niebieską linię? Nie, niebieska linia jest w rodzinie, przemoc w rodzinie. A to jest przemoc w składzie, co ja mam zrobić? Ona mnie bije. Kobieta go bije. Serio? Welcome in the jungle. A gdzie zleciasz? Co ty robisz? Ty robisz w ogóle. Trener, halo. Co? Gdzie zleciasz? Byczku! A co robisz w jego pokoju? Są brzydliwe sprawy. Nie, no co robisz w jego pokoju? No, no to jednak jest dziwne. Jak? Tu jest bluza. A ty się położyłeś. No ja się położyłem, bo to jest mój dom, więc mogę się położyć. Mocham pchane, bo do zdjęć mi potrzebne. No ale pchane, no bo czuć fałszek jakiś. Aha. Ale jaki my w ogóle odcinek nagrywamy? No właśnie miałem ci mówić, bo to jest takie trochę krępujące chyba dla ciebie będzie, bo w dzisiejszym odcinku będziemy podrywać Violkę, a ty jesteś jej kuzynem, więc nie wiem, czy nie masz nic przeciwko, bo jeżeli masz coś przeciwko, no to oczywiście możemy cię pominąć w tym. Stary, ja nie mam nic przeciwko, ja nawet chciałem to zrobić, a teraz mam pretekst. Przecież gdyby ona nie była moją kuzynką na co dzień, to przecież ja bym ją puknął. Z kilka razy, nie mówię, że raz, kilka razy. Starczy Violkę, gdyby nie to, to starczy. Czyli będziesz ją podrywać, tak? Mielibyśmy już dwójkę dzieci. Czyli będziesz ją podrywać, tak? No to, a czemu nie? Starczy, przecież to okazja. Aha, okazja, no dobra. A co w tym dziwnego? Dlatego wąchałeś jej majteczkę ostatnio. Starczy, ale nie bierz tego na fakty dzienne. No ale przecież to było na filmie, stary. Nagrałem ale to. No nie musisz cały czas o tym mówić. No już pośmialiśmy się, zrobiliście ze mnie idiotę, że mnie przyłapaliście i co? Musisz to wyciągać co chwilę? Dobra, siadaj. Teraz? Ale o co ci chodzi? A nie, bo kamera, tak? Teraz nie. Co robi? Ty, nie, no ja o czymś nie wiem? Nic. Słuchaj, nagrywamy film, że podrywamy Violeczkę. Wszyscy podrywamy Violeczkę, także mam nadzieję, że twój wielki nosek tutaj będzie sprawny dzisiaj. Takie? Co? Było takie? Nie było takiego filmu, nigdy nie nagrywaliśmy. No, nie oczywiście. Podrywaliśmy Violki? Nigdy. A kogo? No nigdy, nie, na pewno nie wszyscy, naraz. Tylko ty podrywałeś Violę. Tylko ty podrywałeś Violę, stary. To może taki nagrajmy. A po że co? Taki sam, możemy nadać, że każdy podrywa Violę, tak? Że co? Że ty podrywasz Violę? A kto? Wszyscy. A to bez sensu. A to masz dziewczynę. No zazdrosny jesteś? O co? Nie no, ale kto normalny nagle wszyscy podrywają, to nie ma sensu. Ma sens, właśnie to ma sens. Dlaczego? Właśnie... A ty to słyszysz? On jest zazdrosny o nią. Ona się skapnie. Stare, lepiej, żeby jedna ty, a może on ma dziewczynę po to, żeby Viola była zazdrosna? Nie. No dobra, ty zaczynasz. Nie. Dlaczego? No stary, nie będę podrywał Violę, przecież wiesz, ona jest popierdolona. No dobra, no i co z tego? Chcesz, żebym znowu dostał? No to dostaniesz, no stary, no taki film. Stary, ile mam dostać na tych filmach? No cały czas on nie dostaje, no poza kamerami też. No, ja sobie nie zasłużyłem, no to no, nie będę. Weź kogoś innego zwarły, no ja nie będę tego robił. W ogóle nie chcę uczestniczyć w tym swoim filmie. Może trzymaj kamerę, ale ja nie będę w tym uczestniczył. Nie ma opcji.
Ty była. O co chodzi? Czemu ty jesteś z kamerą? Fajna się będzie dziewczyna w sumie. I co? Panom prawdę powiedział. Ale czemu ty chcesz? Ty krępujesz się normalnie jak prawiczek w postawówce, nie? Prawda jest taka, że ja się zawsze wstydziłem, ale bardzo mi się podoba. Bądź otwarty. Nie możesz się zasłaniać, wiesz, bo kobieta pomyśli, że... No bądź otwarty, jest, no. Muszę przeknąć kamuś, że Wiela. Jest pi***o. Wiela, no po prostu chciałem cię spytać, czy masz tak szeroką miednicę, że mogłabyś mi urodzić dzieci. Słucham? Cię pyta, czy masz tak wielką dupę, że urodzisz takie wielkie dzieci, no. Nie, takie mi przez dupę nie przejdą niestety. Co ja no mam? Nic, co no, ale fajnie wyglądasz dzisiaj, Wiela. Jak tak patrzę na ciebie, chętnie bym to z ciebie ściągnął. Ja w ogóle jesteś śliczna, masz taką piękną glotę, piękne włosy. Mogę to z ciebie ściągnąć? W pokoju? Idź się stąd! Mogę, ty czy nie? Bardziej obrzydzasz mogę? Mnie, obrzydzasz się. Ale mogę? Wiela. Idź stąd. Chcesz mi dać rączkę? Co to jest za odcinek? Nie chcesz mi dać rączki? Weź, odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie, ty bardziej. Wiela. Wiela, ale ten... No idź stąd! Ale chciałbym zobaczyć, co masz pod tym sweterkiem. Stanik. Stanik, a pod stanikiem? Idź mi stąd! A co tam masz? Taką pyszną kawę zrobić mi jeszcze, no? Tak, zrobię. Już? Ale co już? Ale się oblizałaś. Ale się oblizałaś. Masz takie rumieńce, nie? Nie musisz sobie dorabiać, nie? No ja nie wiem, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, jak on coś takiego do mnie mówi. No, każdy fakt może być miły, no. Ona chyba się obraziła, bo poszła do pokoju. Człowieku, zobacz, jakie mega drogie wino. Drogie? To wino 18 zł kosztuje, stary, na promocji. Jak na Wiolę, to tak jest mega drogie. Myślisz, że ktoś by je droższe kupił? Czy ktoś kiedyś na nią więcej pieniędzy wydał? Człowieku, przecież to jest taka inwestycja, że... No dobra, może jak na Wiolę, to rzeczywiście drogie. 18 zł, człowieku. Ty, ale flacha chyba nawet tyle nie kosztuje, co? W sensie? Dobre będzie, ty, będzie zadowolona. Lampeczki są, drogie wino jest, no drogie, co? Tanio. Wystarczy jeszcze dobry podryw i może się ten wieczór fajnie skończyć za ciebie. Nie, ja Maśku, wszystko puszowi ogarnię. Maśku, masz. Ha. No, trzymaj rączki przy sobie, bo winko może nie dotrwać. No chyba nie chcę drugi raz dostać. No na czym ty się zastanawiasz? No idź po prostu. Tekstu na podryw. No, ale... no jak wejdę do pokoju i powiem, że przyszedłem do najpiękniejszej kobiety na świecie. No i co? No ale nie obrażę tym kobiet? Cześć, Wiela. Patrz, opiłem ci bardzo drogie wino. No, ulubione. No, widzisz, jakie są w cyklu? Lampeczki, jedna dla ciebie, jedna dla mnie, ale że ja wina nie piję, tylko ty będziesz piła. Ja nie lubię wina. A wam wszystkim lubiła? Proszę, daję ci paczkę. Cyk. Ja się nad wino potrafię naleźć, dobra, nie się nadzieję. Widzisz, skusiłeś. To się trzeba napić wina. Masz powiedzieć mi, co tu jest grane? Nic, po prostu konserwator chciał z tobą spędzić miło wieczór. Bo jesteś jedyną normalną osobą. A ja to wiem, ja to bardzo dobrze jestem tego świadoma. Ale ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy jakoś dziwnie się dzisiaj zachowują. Komuś mógłbyś mi to wytłumaczyć? Jak dziwnie? To źle, jak wszyscy są dla ciebie mili. No tak. Okazują ci sympatię. Mówiła, wiesz, jak nie chcesz, żeby ci oni okazywali sympatię, no to ja ci mogę okazywać sympatię. A ty, Tomek, aż czerwony cały się zrobiłeś. No bardzo. Bo mi gorąco. Ale ja bym wolała, wiecie, żeby mi nikt nie okazywał może sympatii. Zostawcie mnie samą, dziękuję za wino. No to źle, że ci mężczyźni sympatię okazują? Ale wy jej nie okazujecie. No jak nie? No nie. No, ty wiesz, ile ja siana wywaliłem na to wino? 20 zł. 18. Nie, ono jest po 20. W promocji trafiłem, w Biedronce. Ale to może. No, mogę chociaż ja się okazywać tą sympatię? Nie chcę od was żadnej kurwa sympatii. No nie, kurwa, biorę to wino i spierdalam stąd. Wiela. Możecie się ogarnąć? Może ja sam zostanę. A może nie? A może się położysz? Nie. A mogę się położyć obok? Tak, ale ja wtedy stąd wyjdę. A dlaczego? Bo nie mam ochoty się pójść stąd. Ale jakoś tak się uśmiechasz, jakbyś miała ochotę się położyć. Bo po prostu śmiesz mnie twój ryj, bo widzę go bez maski. Tak? Tak, jak się uśmiechasz. Tak, po prostu mnie to bawi. Co ty robisz? Ja właśnie nic nie robię, Wielka. A wy chcecie mnie upić, żeby była łatwiejsza, tak? Łatwiejsza dla kogo? Ogólnie. Nie wiele. Ja lubię, jak jesteś trudna. Tak? Lubię, gdy jestem trudna, to bardzo dobrze, to ja też tak lubię i muszę teraz stąd wyjść. No nie, no Wielka, no... Ale proszę, wejdź. Może do sauny pójdziemy? A może nie. Ty nie przeszkadzaj mi teraz, stary. Jeśli chcesz sympatii, to może masaż pleców chociaż i zrobić. A dasz mi to na chwileczkę? Nie, to słuchaj, proszę. To masażu pleców. To jak, chcesz masaż pleców? Masaż pleców jest za darmo, no się nie będę z tobą dzielił, bo kupę kasy nie zapłaciłem. No strzelę ci taki masaż, nie? Jakiego w życiu nie miałaś. Wyjdźcie stąd. No dobra, Wielka. Wy twoje. Kamu się też możesz wyjść. O, potem wpadnę, okej? Dobrze. Tylko się ładnie ubierz. Dobrze. Pod spodem. Dobrze. No idź stąd!
A mogę ci przynieść? Nie. Jakieś fajne rzeczy, które mogłabyś nie sobie dać do mnie? Nie! I stąd nie kupimy tych sami. Ja mam was dosyć. A możemy przyjść wszyscy popatrzeć? Ja nikogo nie chcę z was. To by się tylko tak wydaje. Możesz skończyć ten film? Nie. Ty widziałeś, jak się uśmiechała na sokolce. Ona tego chce mówić. Czego? No wszystkiego. Wszystkiego? No wszystkich po kolei mówisz. Idziemy po trenera, bo teraz ja ochorę. Ty, ale wiesz co on robi? On tam jak takie, no wiesz, no, jak jest dziecko z autyzmem, no, i układa klocki. No. To on robi tak samo. Naprawdę, on układa klocki w garażu. No zobacz. Słuchaj, bo musisz teraz swoje kolej, musisz iść, wiesz. Kojarzysz? Wiolkę. Panie, czy Michał uśmiecha? Jak już tak pokazałeś, to już wiem, o kogo chodzi, szczerze, nie? O Wioleczkę. No Wioleczkę. Ty jest tak, ale ja się boję, nie? Bo ja ją w dzieciństwie podglądałem, ona mi się od zawsze podobała, nie? Co ty robiłeś w dzieciństwie? No podglądałem ją, co w tym dziwnego. Każdy ma swoje fantazje, ja mam fantazje podglądania Wiolki. Może głupie takie fantazje mojej dzieci, ale trudno, ale Viola, serny. Fajnie było? Ja się, wiesz, tylko boję, że się odpalę i nie będę znał słowa stop. I ją puknę. Ja cię przypilnuję. Ale nie możemy tak we dwójkę. Jak ja już cię odpalę... Przecież to... teraz trójkąty są mocne. Ale ja nie lubię kompana do współpracy. Ja wolę sam na sam spokojnie. Ja ci pomogę, bo sam sobie też... Ale dobra, a ty mówimy o twojej kuzynce, stary. Jakiej kuzynce? Teraz to ona nie jest dla mnie żadną kuzynką. Teraz to jest dla niego dupa do wyrwania. Dokładnie. Tak jest film, więc muszę wyrwać, tak? Zapominam w głowie, że ty jesteś moja kuzynka i się odpalam na całość. Starte, nie dajesz mi kasy, to są tylko takie. To dobra, poczekaj z tym. To nie możesz czegoś takiego idać, bo cię wyśmieję od razu. Ja wiem, że jesteś ze wsi, tam są inne zasady, panują, ale no nie możesz czegoś takiego dać. To wiesz co, ja zamówię zaraz kuriera z kwiatami. Starte, o czym ty gadasz, jak ty się wychowałeś w bloku, a ja w mieszkaniu? O czym ty do mnie gadasz? W jakim mieszkaniu ty się wychowałeś? No w mieszkaniu. W mieszkaniu na wsi? No tak, a nie w bloku. W blokowisku. Dobrze, w każdym razie, proszę cię, tak? Proszę cię. Nie z czymś takim, nie z czym do ludzi. Tak, a co jej więcej do życia potrzeba? Cóż to na kompot człowieku, a nie dla kobiety. A śmierdzi to, stary. Wyrzuć to. On się przecież nie umył. Ach. Przed chwilą co przyszło? Co przyszło? Kwiaty. Przecież to 2 tygodnie temu przyszło. No to niedawno, przecież kwiaty wytrzymują do miesiąca. Ja nie wytrzymam. Kuriera zamówi, okej? Okay? Z kwiatami. Odłóż to. Jak wolisz, starty, jak wolisz wydawać z tej kasy. Możesz... Całe życie na to czeka. Muszę to w końcu wykorzystać. Chodzisz ze mną? No chodzę. Jądziu, kochanie. Ale pięknie dziś wyglądasz. Chodź, masażyk, cały skarpie. Ojemy, ale piękna dzisiaj jesteś jak zawsze. Wiesz, skarpie, powiem ci jedno, że gdyby nie nasze kuzynostwo, pewnie oboje byśmy już mieli założoną rodzinę. Bylibyśmy tak, oboje. Już w domku. Tak, w domku na brzegu. Tak, dom byśmy kupili. Tak. A to prawda jest, co Rafał mówił, że wy całe dzieciństwo spędziliście razem? W sensie? To no, blisko. Też, no, i to no, jak ciągle blisko. Nasze mamy się widywały, się ciągle bawiliśmy w pieskownicy w taki sposób. No, w taki sposób. Nie tylko w piaskownicy, bo i czasami w wannie. No chyba nie. Ale to ale nie musisz się rabić. Jesteśmy kuzynostwa. Oczywiście, tak. Gdyby nie te kuzynostwa, to byśmy byli razem. Ale, tak. Ale co masz przeciw? Przecież to jeszcze można zbudować. To przecież nie jest zakazane w Polsce. Wiesz co ci powiem kogoś? Co? To jest obrzydliwe. Ponieważ tak, jesteśmy... Ale... Weź tę łapkę. Ale... Kuzynami! Nigdy nie będziemy razem przecież... i nie wmawiaj sobie, tak jak przez całe dzieciństwo, że będziemy musimy... kiedyś razem. Ale... Matka ci już kiedyś moja powiedziała, odpierdol się od mojej córki. Tak ci powiedziała? Ale... Tak ci powiedziała. Wynoś się z boczeńca. Wynoś się z boczeńca! Nie musimy ślubu przecież. Ale ja nie chcę z tobą. Chodźmy się pocałujmy, zapomnijmy o kuzynostwie. Chodźmy, ty to... chodź. Ty, bo ja cię pozwę. Przysięgam. No. Wiesz ode mnie swoje obślizgłe łapska. Nie dotykaj mnie! Ja bo to już jest... Nie, ty kurwa nic nie widzisz. Widzę, ty że, nic nie... może, że ci się podoba. Chodźmy, zbudujmy to. Chcesz pokazać ci, jak mi się podoba? Pokazać ci? Co jest, Wioluś? Co jest mi? Możesz przestać. Ale co mam ja robię? W dupie. Lubisz tak na ostro? Przestań! Lubisz tak na ostro? Jak chcesz się tak pobawić, ja to możemy się pobawić. Twój film.
Pobawimy się. Przestań sprowadzać jakieś wina, jakieś gówna. Nie chcę nic. I no chodź, chodź, tak? Pobawimy się? I rzucać do mnie. Pobawimy się, Białe? Nie, ja się nie chcę z tobą bawić. Nie chcesz? Proszę cię, skończ ten film, błagam cię. Ale też matki łatwo możemy zrzucić. Błagam cię, skończ ten, idź mi z tą kamerą. Nie, bądź taka agresywna. Przestań. Ja mogę być agresywny, co? No. Wolisz pełną czy połowiczną dominację? Stąd! Nie odpowiem ci na to pytanie. Możesz odmienić całe moje życie. Bo zaraz dostaniesz mordę! Dobra, co kurier się. No właśnie, dobra, zrobiliście. Dobra, jesteście gotowi? Musicie zaraz dobrywać. Co wy? Chodzi kwiaty dla mnie. Widzisz? Proszę. Jaki szef? No dziękuję. Nie, no żartuję, nie dla psa. Ja jestem taki zajebisty, że nie potrzebuję, kur... Tak, szef, zadbał o ciebie. Nie no, po prostu. Bo ja nie potrzebuję, to wy macie taki wdzięk, kur... żebyście iść z kwiatami. Patrzcie, jak to się robi, ty. Nie chcę, patrz. Wielka. Obróć się. Nie. No obróć się. Nie. Obróć się. No obróć się. Dla ciebie, księżniczko. Proszę, Wielka. Kwiaty, ale... Ale wiecie, że ja nie lubię kwiatów. Takie, jak ja uwielbiasz. No jak nie lubisz? No nienawidzę. Ja zadbałem o wszystko wiele, to ja kupiłem te kwiaty i dałem je do wręczenia. No właśnie, no domyślam się, ponieważ taki Rafał wie, że ja nie lubię kwiatów. Wiecie co, ja się przemogę. Jesteście żałośni. Czemu? Chcecie być mili, ale nie umiecie. Nie, ja nie chcę być miły. Ja chcę być wyjątkowy. Ty chcesz być wyjątkowy? Tak, wiele. Fantastycznie. Aha, i teraz robisz całą robotę, którą oni nie umieją zrobić. Bardzo fajnie. To jak? Bardzo mogę być wyjątkowy? Nie lubisz kwiatów? I tylko ja jako jedyny kupiłem coś porządnego wina. No właśnie. No i co? A jakieś kwiaty mi. I co? I to za dwa dni będę musiała je wyrzucić. I co mi chodzi? A wino to sobie chociaż wydaje. No jak będziesz grzeczna, to może dostaniesz coś, czego nie będziesz musiała wyrzucić za dwa dni. Tak? No. O, to będę mogła być grzeczna w takim razie do ciebie, jak coś takiego dostanę. Ale na filmie oczywiście, prawda? A ty chyba lubisz być niegrzeczną dziewczynką, co? A wolisz grzeczna czy niegrzeczna? Co ty za teksty do niej walisz w ogóle? Jakie teksty? No, pogięło cię? A ty chyba zapomniałeś, że na górze jest twoja dziewczyna. Ja chyba nie zapomniałem. Chodź pogadać. A co, mogę cicho zobaczyć? Cicho się, cicho. Chodź pogadać. Ale o czym? Mam kwiaty w ogóle. Chodź. Co, no i po co to robisz, co? Co? No jak co? No ty wiesz, że nie mogę patrzeć na takie coś. Ale na co? Jak? Bo na co? No na co? Po co ten film zrobiłeś, co? Wow. Wymyśliłeś to, żeby ją podrywać bezkarnie. Wiesz, stary, no twoja właśnie. Dziewczyna i teraz ty to wykorzystujesz, tak? Co wykorzystuje, stary? No to, żeby móc ją sobie poderwać. No ale kurwa z dziewczyny, stary. Myślałem, no, że nie zależy ci już na wiolce. No nie zależy mi, ale nie chcę, żebyś ją podrywał na moich oczach, bo byłem z nią i to mnie boli, tak? No wyobraź sobie, tak? Co? Jakbyś miał kotlet, tak? Kotlet, no. I odłożyłbyś go sobie. To no. Chciałbyś, żeby ktoś inny ci go lizał, zanim ty go zjesz? Jakby co? A co, wiolka jest kotletem? No po prostu chodzi o to, że... albo ja, albo nikt, tak? No dobra, stary, to czyli co? Jak ta dziewczyna u góry ci się znudzi, to po prostu sobie weźmiesz wiolkę, jak gdyby nigdy nie. Nie, po prostu nie. Albo ja, albo nikt. Aha, rozumiem. I koniec. Ale kotleta chciałeś zjeść. A ja lubię jeść po prostu i co się interesujesz? Po prostu mnie zadenerwuje i po co tak wymyśliłeś? Specjalnie. No nie, specjalnie, no ale dobra. Spokojnie, nie musisz się martwić, nikt twojego kotleta nie będzie lizać. Czekaj, ja chcę widzieć, tak? Co chcesz widzieć? To moja sprawa, co będę robił, weź idź sobie, ty. Nie, nie, nie. Weź w przoruj. To moja sprawa, co będę robił i to ja będę robił, nie tak. Ja chcę patrzeć. Podaj, nara. Ja muszę z nim potem chyba pogadać też. Chodź, nie pajacuj, chodź na słówko. O co ci chodzi? Chodź, nie pajacuj. Ty się wyglądasz, wiesz? Dobra. Weź ty, chodź. O co ci w ogóle chodzi, człowieku? No, zaraz to gra. A może wystarczy chodzić, proszę, poproś, tu pójdę. Chodź. Nie złapałeś panią, gdzie jest tak mięciutko, wiesz? Kto myślał? No to jest jednak moja kobieta chyba. No jak twoja kobieta? No normalnie moja. Jak twoja, no stary, no. Ty, co mówiłem ty? Ci, że... Własność jakiś akt masz coś? Albo... Ochajtałeś się, czy co? Albo dla mnie, albo wcale. Tak? No on co mówi, że... Tylko koniec filmu nie nagrywasz. Jak nie nagrywam, stary? No nie podoba mi się. Ty, jak ty przyszedłeś do mnie z taką pierdolą, ty... No... Nie po co, ale po co ci to? Co ty z tego masz? Satysfakcję. Tak? No. A nie możesz jego podrywać? Nie. Nagrajmy, że jego podrywamy, czemu nie? Zobacz, Rafał, może teraz ty znowu będziesz podrywać. No, nie. Co ty robisz? Nie będziesz nagrywał tego filmu. Ale na kim no, ty? Mam użyć ciebie? Co się kurwa pozwalasz? No, mówię wam, ty. Nie kręcimy tego. Jak nie kręcimy, stary? Nie kręcimy, no wymyśl coś innego, nie masz pomysłów czy co? No ale stary, już mam prawie cały film nagrany. Prawie cały, nic nie jest nagrane. Nie idziemy tam, dziękuję. Zakończamy scenę. Ty to możesz nie iść, my sobie pójdziemy. Scenariusz jest sam myślony, teraz podrywamy kogoś innego. Zapraszam tam do stołu. No dobrze. Teraz coś zagramy, tak? Ty. Nie. Tak, ty. Dobrze, zagaś. Przecież to nie jest twoja dziewczyna. Ale po co?
Jak po co? No dobra, chyba no, wiadomo po co. No wymyśl coś innego, tak? Ale ty, słuchaj, to była twoja dziewczyna, nie jest twoją dziewczyną. Ale nie. Co? Nie ma słowa nie. Jest. Moim słownikiem. Ty nie jesteś twoją dziewczyną, no to... Ale jaki ty masz problem? Skorzystam. Ja? A ty jaki masz problem? Chcielibyście jeść polizany kotlet, czy nie? Bo ja chciałbym go potem może zjeść, a nie będę jadł lizanego, rozumiesz, czy nie? Dotarło i idziemy. Dobra, to jak, ja nie chcę lizanego kotleta. Mi to nie przeszkadza, serio. To trudno, to znajdź sobie. Słuchaj, swój kotlet. Weź nie bądź obrzydliwy, chodź. No, dziękuję. Panu też dziękujemy, nagrywam film tam. No nie, ja będę nagrywać dalej film. No dobrze, ale inny, chodźmy. Tak? Nie, nagrywam ten. Jolka. A możesz wypierdolić. Ale mówiłem ci coś? Była rozmowa, tak? Była? Ale co ty robisz? Była rozmowa, pytam? Była? Ale nie. Co? Była rozmowa, się pytam? To wyjazd z tego pokoju, raz, dwa. Ale kurwa, zostaw mnie. Idź sobie, ja już. Czemu sobie, mnie już idź, my się zamkniemy, tu klamki nie ma, nie wejdziesz do widzenia. Aha. Wiesz co robi twój chłopak właśnie? Puka Wiole. Gdzie? No tam. Ale jak wyganiał nas i mówił o lizanym kotlecie coś. Jak spokojnie tam przyjęła. I klamkę wyciągnęli. Nie nagrywałem tego, co się wydarzyło, bo nie chciałem po prostu tego nagrywać, ale dziewczyna jaszczura zerwała z jaszczurem i pojechała do domu po prostu. Przepraszam, się śmieję, ale nie sądziłem, że tak to się skończy. Bawicie to? Jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, jeżeli wy widzowie macie przyjechać do tego domu i bierzecie swoją drugą połówkę, to uważajcie, bo tutaj już w tym domu przy mnie dwie partie poszły do kosza, nie? No mnie to szczerze bawi, nie? Bo to jest śmieszne, że od taką głupostkę poszło. O taką głupostkę! Puchał ją, stary! O jeny, tam raz pukać to nie wstyd. Mogła wybaczyć. Dobrze, w każdym razie, no cóż, no, rozwaliliśmy chyba komuś związek. Przepraszam, że się śmieję, bo nie powinienem się śmiać z takich rzeczy, no ale po prostu... No, zabawne to jest. Ale przynajmniej jaszczur ma możliwość teraz bycia z Wiolą, tak? Tak. Tylko jeszcze jest jeden problem, że Wiola ma też chłopaka, nie?